Witajcie bardzo serdecznie w najnowszej serii na moim kanale. Ja nazywam się Lena, a to jest The Thin Silence. Bardzo dawno nie miałam aż takich wielkich problemów z wymyśleniem czegoś, co mogę powiedzieć na początku nowej serii. Więc wiecie co? Nie będę mówiła nic. Po prostu zaczniemy nową grę. Okej. Nie sądziłam, że piksele mogą być creepy. Okej. Jeszcze nie mogę się ruszać. Dobrze, gro. Cieszę się, że mi to pokazujesz. A wsad? Nie. Ty na razie sobie stoisz i marzniesz z czymś w rękach, prawda? Dobrze mi się wydaje. Nie spieszmy się. To nie będzie tytuł, w którym będziemy się spieszyć. A ja to już bym chciała lecieć dalej, co? A, ty siedziałeś w ogóle. Dobra. Jeszcze nie? Hej. Teraz mogę. Dobra. Cieszy mnie to. Stąd nic nie mogę podnieść? Nie, wygląda na to, że nie. W ogóle co my tu mamy? Coś. Nie widać. A ty masz... To jest latarnia, to co masz na szyi. Przynajmniej coś to świeci. Chyba idziemy dalej, no bo stamtąd nic nie wezmę. Okej. Mhm. Tak, jeśli jeszcze nie zauważyliście, to zrobiłam do tej gry napisy i możecie je sobie włączyć w odtwarzaczu YouTube. Serdecznie was do tego zapraszam, jeśli będziecie ich potrzebować. Chyba idziemy wyżej tędy, co? W ogóle bym przeszła tu i zobaczyła, co my tu mamy, bo się świeci. Buty? Jeden but. Mhm. Czy to będzie triggerowało jakieś wspomnienia? Tak. Widzę, że tak. W jakimś magicznym świecie ładnym mieszka. Okej, menu przedmiotów. Mogę je tutaj zakładać i tworzyć. Przedmioty są budowane z trzech komponentów. Mogę stworzyć jakiś prosty przedmiot używając tego buta.
To był najprostszy przedmiot. But. Co ty tym robisz? Kopiesz, okej. Okay. Czy to na przykład zrobi mi tutaj coś? Nie wiem, rozwalę tą skrzynię. Możesz biegać? Nie możesz, dobrze. Ja znowu się chcę spieszyć. Bez potrzeby. Nie, nie zmienia to nic. Wjeżdżam jak koń. Tu w ogóle w prawo nie pójdę, nie? Czy do tego mi się przyda but? A! Nie. Tu muszę wybrać dobry moment. Super. Super, super. Takie tam zagadki straszne, trudne. Tu z tej strony chyba za bardzo nic nie ma. Chociaż... nie przejdę przez ten kamień, nie? Okej. Chodźmy dalej. W takim razie, skoro rozwiązałam te trudne zagadki, tutaj w ogóle nie wiem, my jesteśmy w jakiejś kompalni. Kompalni, zdecydowanie. Kopalni. Czy gdzie? Auć. Okej, czyli to jest wysokość, z której mogę spaść. Z tą skrzynią nic nie zrobię. Aha. Jak to? A, kurczę, możesz zostać uwięzi... możesz się uwięzić? Serio? To nie fajnie. Ten reset jest creepy. Aha. Okej. Okay. A wcześniej nie było tutaj chyba tego kamienia. Albo był, tylko ja go nie widziała. To kopanie tą nogą jest takie od niechcenia. Straszliwie. Tu widzę, jakiś kolejny przedmiot jest. Dobrze. Okej, jakiś wpis do książki. Albo i książka, czy mogę to sprawdzić? No dobra, to siadaj. Co masz na myśli? Głęboko pod ziemią jesteś. Zastanawiam się, czy co to za historia, którą będziemy eksplorować przez te kartki również, bo mam wrażenie, że to nie będzie tylko jak gdyby historia naszego bohatera. Ale też inne rzeczy. Czy tu wcześniej była ta krew? Może nie. Nie wiem. Enterem się otwiera menu, żeby czytać notatki. Jakieś rodzinne zdjęcie? Okej. Okay. A nie. To w ogóle mamy jak gdyby
całość do przeczytania. O matko. Jest to nietypowy dokument, ponieważ nie istnieje. Kiedy jest potrzebny, zostanie odrzucony, a kiedy zostanie poznany, stanie się bezużyteczny i zapomniany. Nigdy nie będzie i nigdy nie powinien być czczony. Jest wynikiem i dowodem koszmarnej rzeczywistości. Skąd ten dziwny prolog? Każde słowo, które tu przeczytasz, zostanie obalone, odrzucone i skarcone, jak tylko te słowa dotrą do aktualnie panującego rządu. Zaiste, każda ze stron będzie się pojawiać oddzielnie i powoli, żeby prawda mogła dotrzeć, zanim zostanie z nich kształcona przez kłamstwa. 10 tysięcy kopii tej strony zostanie rozprowadzone w sekrecie i we wstydzie. Kiedy te zostaną potępione, 10 tysięcy kopii kolejnej strony zostanie wypuszczone. Cierpienie obejmie nasz naród przez tą wiadomość pełną nadziei. Ta sprzeczność pojawia się w związku z pojedynczą deklaracją, określoną jasno tutaj, tak żeby wszyscy znali mój powód. Nasze społeczeństwo jest chore, przegniłe i umierające. I jeśli nic nie zostanie zrobione, umrzemy razem z nim. Właściwie to jest ten sam tekst, który został powiedziany, tylko jak gdyby powiedziany został w przyjemniejszej formie. Bardziej jak gdyby sensownej. Tu było trochę więcej opisów, ale nic jak gdyby aż tak ważnego. Na razie zagadki są proste. Nie? Pytanie, gdzie mi jest tu potrzebne? Czy to mi będzie potrzebne tam? To muszę tam przepchać, żeby się w ogóle dostać. Myślałam, że tutaj koło lampy jest takie wystające coś. What the fuck? Co ty masz z widy? Już nieważne, o co chodziło z tym wystającym czymś. Myślałam, że do czego innego nam się ten głos przyda. Co tu się dzieje? To jak gdyby ma takie trochę lovecraftowskie klimaty. Znaczy, ja mam takie odczucia. Co to da? Aha. Uruchomiło to windę. Dobrze. Chyba dalej iść nie musimy, nie? Tylko w górę. Bo tamto nie ma co spadać. Tak mi się wydaje. Ogólnie mroczny i taki wyobcowany jest klimat w tej grze. Czuję się tą samotność i to jest takie poczucie zagrożenia cały czas, nie? Nie wiem, czy to miało tak się stać. A. Okej. Chyba nie. Bo tutaj powinna zostać była uruchomiona winda. No dobra. A ja tam na górę nie wrócę. Resetowanie jest bardzo, bardzo, bardzo creepy. Chyba, że to chodzi o to, żeby mnie ta winda mogła wynieść na samą górę po prostu. Ta, to raczej o to chodzi. Myślenie u mnie. O.
teraz to pójdzie tu. Teraz muszę wrócić na górę. I przejść tam i kopać kamienie. Bardzo mi się podoba ten... ten but, który nam służy do wszystkiego właściwie. Kopaniem rozwiązujemy swoje problemy. Kopaniem otwieramy sobie ścieżkę dalej. Oj, spoko. A, nie zdążyłam. Dobrze, chodźmy. Widziałam, może jakaś winda będzie tu jeździła. Ciężko powiedzieć. Dobra, na górę się nie dostanę. Kartka czy przedmiot? Jak myślicie? Ja myślę, że kartka. Przedmiot. Nie wkładałam sobie haczyka do ucha. Wojskowym. To wygląda. Dobra, mówicie, że haczyk. Buty do wspinaczki. O! Dobra. A to ja mogę jak gdyby używać tych przedmiotów w nieskończoność, że tak powiem. Okej, tylko to mi nic nie da. Ale buty... Coś to robi. Tylko co... Wspinam się dzięki temu. Tak to wygląda. Co ja mam z wami zrobić? O. Nie sądziłam, że to tak zadziała. Dobrze, fajnie. Nie. Ciekawe to jest. To jak się wykorzystuje te przedmioty. To będzie kartka, prawda? Czemu? Przeczytajmy. Tym razem muszę to przeczytać. Tłumaczenie tego będzie problematyczne, ale ja sobie nie poradzę. Dlaczego powinnam to napisać? Nie przesadzam, mówiąc, że nawet czytając to, narażasz swoje bezpieczeństwo i zdrowie. Jaki motyw stoi za takimi toksycznymi oskarżeniami? Po pierwsze, to jest poczucie obowiązku. Przysięgałam, że poświęcę swoje życie w służbie ludzkości. Że będę działać zgodnie z sumieniem i godnością. Oraz, że z największym szacunkiem będę stawiać dobro innych na pierwszym miejscu. Nie mogę odkładać na bok tych przysiąg, kiedy wskazane jest, by ich słuchać. Czuję się zmuszona, żeby wyrazić się głośno i denuncjować niesprawiedliwość,
tam, gdzie ona się pojawia, na taką systemową skalę. Jeśli będę się lękać tych trudnych prawd, nie będę bohaterem, ale potworem, ponieważ zaprowadzę was do waszej śmierci. Jest też inny powód. Wiarygodność. Część niesie ze sobą wielką wagę dowodów, inni wielką wagę przekonań. Jestem tutaj szczera, żebyście wiedzieli, że w innych miejscach też będę szczera. Jako człowiek, który nie ma nic do stracenia. Zapisuję te słowa bez żadnych niejasności, żebyście nie wątpili w moją szczerość. Za te słowa zasłużę sobie na państwowy pogrzeb. Serio musi być podgląd taki? Tekstu? Nie musi być. Ciężki język jest używany bardzo w tych tekstach. Znaczy dla mnie jest zrozumiały, gorzej się go będzie tłumaczyło. Ale ja sobie nie poradzę. Aj, przegapiłam. Tu będę potrzebować tych. A one w ogóle nie dojadą na górę. Bo nie wyciągnę tego pojedynczo tam, nie? W sensie, jak ta jedna będzie na windzie, to ja nie przejdę obok, żeby to ściągnąć. Dobra, wejdźmy, zobaczymy, co mi to da. Buty do wspinaczki? Bo ja może potem na przykład mogę się wspinać. Zobaczmy. Aha! Okej. No, Boże, dlaczego to nie chciało zadziałać? Okej, skoro mam buty do wspinaczki, to znaczy, że mogę się cofnąć. I tu też było właśnie to. Okej, on automatycznie wchodzi na górę. To też dobrze wiedzieć.